Ale mamy to. Jest finał 64. edycji ESL Open Cup. Czas zacząć. Niestety Polacy byli niedaleko, ale się jednak do tego finału nie byli w stanie dostać. Z czerwonego narożnika dogląda Gungwu Banda z drużyny Cascade, Fabian Majer, a z niebieskiego Klem z drużyny Liquid, czyli Clem & Blanches. Oczywiście faworyt tego turnieju, no i faworyt tego finału. Nie wiem, nie mam pojęcia w sumie, co miałby zrobić zagrać Gungwu Banda. Wiem, że dość dobrze mu wychodzi taki spokojny, defensywny styl gry, ale no jednak to Clem jest specjalistą i Clem ma tego najwyższego skilla w tej konfiguracji, więc granie z nim długiej gry też wydaje się trochę takie ryzykowne. No zobaczymy, do trzech wygranych oczywiście jest finał, no i $200 za pierwsze miejsce, czyli taki jednodniowy turniej w sam raz dla graczy. Obecnie mamy tak zwany off-season, czyli gracze nie dostają za ESL Open Cup punktów do klasyfikacji w Mistrzostwach Świata, tylko grają o samą kasę, ale tak przy okazji myślę, że to też dla nich jest jakaś forma trochę treningu, trochę sprawdzenia się. Nie wiem, czy dla Clema jest to trening owocny, ale ma lepiej grać niż nie grać, jednak jakoś tak codziennie trzeba trochę poklikać, żeby forma nie opadała. Tak jest, cały świat kastuje, aż brakowało miejsca w poczekalni trochę. Jeden chyba komentator musiał wyjść, inny wszedł, jakieś takie były rotacje czy roszady. Aż zobacz na tym Liquid, ile dzisiaj tych casterów. No faktycznie sporo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć streamów. O, troszeczkę osób streamuje. Wardy elegancko, top jeden widzę, Roti drugi. Potem Bagiety, polski stream, niemiecki, rosyjski. Dobra, jedna proba na dobry początek. Co robi Gungwu Banda, to takie dość powszechne zachowanie obecnie wśród protosów, czyli męczymy Terana już na samym starcie. Clem chciał złapać adeptki, ale to one go teraz trochę zwiodły, trochę oszukały. No ale czy na długo, bo to jak widać wszystko już powraca. No i mamy wycofanie. No tak trochę się obijają. Nic dużego. Dodaj śmigło za 100 tysięcy kebabów. Trzy raksy, ach te bianowe otwarcie. To jest zagranie, które może skończyć grę za około 90 sekund. Zobaczymy, czy tak będzie, czy nie będzie. O! Może około 6 minuty. Tak, nie dostają obecnie, ale to wróci Orastem oczywiście. Wróci to, że będą dostawać z powrotem punkty za miejsca pierwsze, drugie i chyba półfinał też. Znaczy na pewno pierwsze i drugie, bo tak. Potem to już chyba nie, potem chyba tylko kasa. O, tu się Feniksy tak ze sobą trochę zapoznawały, kręciły. O, jakby wszystkie strony puścił fajnie cień Gungwu Banda. Trochę chciał się doinformować, czy jest atakowany, czy nie jest. No, my wiemy, co to jest za build Gungwu Banda. Niekoniecznie widział tylko koszary, nie widział kolejnych. No bo tak to zagranie właśnie wygląda. Najgorszy możliwy scenariusz też dla Niemca, umówmy się, bo no ma Feniksy, tak? No, to nie jest jakieś super na taką grupkę Marinów, zwłaszcza ze Steampakiem, z Combat Shieldem. Jeszcze jakby plus jeden było to w ogóle. Ale mam baterię, więc jest jakiś drobny punkt zaczepienia. I może obrona jednak nie runie gwałtownie. Jak widzimy, Clem się niespecjalnie spieszy. Sam chce zachęcić chyba Protosa do podejścia. No i teraz Steampack, pylon czy nie pylon? Nie, nie, nie.
O, Feniksa namierzył pierwszego. Teraz już ciężko niszczyć kolejne jednostki, bo super bateria pomaga. Nie, nie ma zasięgu. O, Hydr, kolejny Feniks zniszczony. A także 6 probek. Ale i tak jestem pod małym wrażeniem, bo przeżył Gung Wu Banda ten atak. A to nie każdy przeżywa. Oj, nie każdy. Ładnie oj, ale Klem tu widzę, że celuje. On cały czas namierza te ważne rzeczy. Oj, i przeszarżował. Przeszarżował. A, i Stalkera też. Nie tylko Immortala. No, za daleko wyszedł. To już Klem doskoczył. No i zobaczcie, że teraz w zasadzie ani armii, ani trzeciej bazy, ani w zasadzie jakiejś dużej liczby Feniksów. To tak ma wszystkiego po trochu i niczego dużo. Dalej go będzie zamęczać Klem. Kolejny Feniks przechwycony, to już czwarty. No i duże straty u Protosa. A Klem, wiadomo, luzik, trzecia baza. Nic się nie dzieje. I dobrze się bawimy przede wszystkim. Tak, to nie jest dobra gra dla Gung Wu Bandy. W ogóle przyjemne zagranie, trzeba przyznać. To jest to, że skuteczne, to jedna sprawa, ale też pewnie fajnie się to gra. Bo robisz oddział, atakujesz, wszystko jest logiczne, sensowne. Potem ekspansja w międzyczasie. Tylko trzeba wiedzieć, kiedy wejść tą armią, a kiedy jednak nie wchodzić, bo widzieliśmy, że Klem się wcale tak nie wpychał niechciany do bazy przeciwnika, tylko był dość ostrożny. Tymczasowo jeszcze Francuz, jak widzimy, ustawia swoje jednostki w taki sposób, żeby Feniksami nie dało się za wiele zrobić. No to była straszna sprawa i cieszę się, że napisał te GG, bo to już naprawdę byłaby tylko tragedia. 1-0 dla Klema. Dzisiaj jest poniedziałek, nie? Tak, dobra. Poniedziałek. Jutro muszę wstać przed południem, czat. Może nawet o jakiejś szalonej 10 rano. Uda się. Na razie spodziewany wynik, ale może dojdzie do jakiegoś remisu. Klem niebieski. A i Gung Wu Banda czerwony. Zaczyna od pylona na dole. Taki ostatnio trend u Showtime'a też zauważyłem. No i dzięki temu, że jest tutaj pylon, to oczywiście też będzie Gateway, Cybercore i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu też szybciej adeptki dobiegają do terrana i można zaburzyć przynajmniej ten początkowy rozwój przeciwnika. No chyba, że Klem się znakomicie obroni, to wtedy żadnego zaburzenia nie będzie. No i przy okazji taka zabudowa, taka barykada też pomaga na potencjalne heliony albo jakieś inne takie ataki, ale też na niektóre nawet może przeszkadzać, jak się Terran rozłoży czołgami. Banda się zdziwił, że trzecia baza już działała i do tego się poddał. No może tak. Może tak. Nie no, tyle tych Feniksów natracił, że już bardzo słabo to wyglądało. Jak widzicie, Klem sobie tutaj troszeczkę pomógł. Nawet przeskoczył SCV-ką na drugą stronę, żeby proba nie męczyła mu supply depota. Jutro idę oddać krew, teraz daję 2 dni wolnego za godzinę dojenia. Godzinę dojenia? No zawsze się chyba oddaje do 450 ml.
Jak widzimy, proba na górze. Aktywnie się tam kręci i chyba czegoś szuka, na przykład potencjalnie ukrytego starporta. No bo Heliony wrzucone do bazy Protossa na tej mapie w miarę nierzadko grają Terranie. Co to za okazję, że wstaje o 10 rano? Nie no, nic nie bez szczególnego, chociaż no, dla mnie to już jest wydarzenie. To się może nie udać. Nie no, chyba się uda. Dwa Stalkery, Adeptka, Warpgate, Twilight Council. No, czyli jednak Blink chce zastosować tym razem Niemiec. Może jakiś atak już z użyciem tych jednostek. O, to całkiem fajnie się prezentuje, bo Stalker dobrze ustawiony na hold position powinien zablokować jakiekolwiek Heliony. No ale właśnie, to nie są tylko Heliony, to są też Reapery, a one mają przepychaczkę zwaną granatem. Jak jest problem, to granat może go rozwiązać, ale widać, że jest też Cybercore, czyli budynek, który udaremni taką próbę przejścia. Jest też bateria, no i super. Udało się zatrzymać Klema. Reapery same z siebie też tutaj nie będą robić nie wiadomo czego, bo jest adeptka. No i jedna proba. Razem z taką inną początkowo daje dwie, trzy Reapery. No naprawdę dobra robota, jeżeli chodzi o Gung Wu Bandę. Przyzwoicie się obronił, no i teraz należy oczywiście iść za ciosem i się dalej rozwijać. Oho, Klem też widzę, że chce iść za ciosem. Myślę, że te Heliony powinny teraz jeszcze gdzieś zwrócić uwagę Protossa, bo no bo jeżeli tylko sam ten drop się odbędzie, to raczej spojrzy Gung Wu Banda tu, gdzie należy. No właśnie. Nie ma zaskoczenia, ale też nie ma wojska protowskiego. Elegancko Klem to robi, naprawdę super. Wykopuje, zakopuje. Przedłuża moment, kiedy będzie można wznowić wydobycie i teraz tak samo. No, myślałem, że jeszcze raz wykopię. Ten desant był opłacalny. Proby bardzo długo nie pracowały tutaj, tutaj też była przerwa, był przestój. Aha, cała procedura trwa godzinę. Rozumiem, rozumiem. Jutro od której stream? No to jeszcze jest do ustalenia. Jeszcze trzeba przejrzeć kalendarze. Ale zapewne coś wieczorem się trafi. No bo koło południa to raczej odpada. O! No dobra, Klem robi wczesny push. Jakie roszady. Ale przede wszystkim chodzi o ten atak lądowy. Dwa czołgi, sporo jednostek innych. Ale to jest genialne, to jest strzał w dziesiątkę. Zobaczcie, jak mało jest jednostek u Gung Wu Bandy. I one teraz czuwają gdzieś na tyłach, na plecach. Patrzą na minę. O, udało się ją zniszczyć przed wybuchem, to było niezłe. Ono kompletnie nie wie, że jest atakowany. To nic, tylko robić bunkry. Szybko zająć się baterią, to też bardzo ważne. Pięknie. Banshee z Cloakiem też powinna cały czas atakować chyba te Stalkery, chociaż nie jest obserwator. Także trzeba może jednak trochę uważać. Zniszczenie Pylona nawet by trochę pomogło, ale też zniszczenie Gateway'a jak najbardziej na miejscu. Potężne obrażenia, brakuje tego Immortala, nie wiem czy wyjdzie na czas, chyba wyjdzie. No trochę się teraz Klem powymieniał, nie najlepiej, bo nie ma tyle jednostek, żeby bunkry w pełni obsadzić. Niepotrzebnie, niepotrzebnie chyba teraz Gung Wu Banda, a nie, jednak super bateria. I może jednak wystarczy, o ta siła ognia. Dwa czołgi i bunkier i Banshee i udało się obalić Immortala. Ale koniec końców push Klemowy. Zatrzymany, przy czym pamiętajmy, że Protoss ma 66 robotników, Klem jedynie 50. No to Klem wcale nie, nie, znaczy nie wyprowadzi. A tu już jeszcze Banshee na plecach, kolejna Banshee.
to nie, on mu teraz wejdzie do trzeciej bazy i mu to wszystko rozwali. Albo do drugiej. Robo Facility, to też by był świetny cel. O, jak ładnie z lotów też atakuje. Mina? O, ładnie, jeszcze kilka probek zgarnęła. Już myślałem, że rozwali to Robo. No ale to jak nie rozwalił Robo, nie wbiegł do trzeciej, to coś musi chyba, no nie wiem, no, cokolwiek Klem. Bo słabe to było trochę. Może tu SCV jakieś przyjeżdżają. Co się dzieje? Oj, mlem, klem. Jest... Co? To Banshee ona robi. Ona dużo za dużo robi. 10 probek. Nie ogarnął obserwatora Gongwu Banda. Dopiero teraz to podlatuje znowu. A przecież już raz tutaj stał. No i gdyby nie te 15 straconych robotników, to zaraz miałby świetnie obsadzoną tę bazę i po prostu miałby liczby. A teraz te liczby się nie zgadzają. To jest jak zawsze dobra lokalizacja do dropa. Ale widać, że Klem jednak chce się może bardziej rzucić na budynki. Jeden kolos i dwóch zlotów przyzwane. O, ta mina chyba miała walnąć w proby, co ostatecznie się nie udało. Super bateria przytrzymała chwilę dłużej Kalona przy życiu. No i Klem dalej powraca. To na Molna Banshee. Jest zmordowana jak ruska wiertarka. Elegancko rozkazał Klem, żeby zniszczyć te wszystkie budynki, od baterii zaczynając. No, zgodnie ze sztuką. Ej, ale czy teraz kontratak go nie dopadnie? Bo tutaj jednak jest trochę zelotów i stalkerów, to nie jest byle jaki atak. No, Klem się gubi! Zeloty nie powinny tak nigdy atakować tych jednostek. Klem rzuca skana, zastanawia się, czy wracać, czy poprawić, czy... No, jak tutaj postąpić? Ale chyba słuszna postawa Niemca, bo faktycznie jakby teraz nadeszła ta flanka, to kolos, a może nawet oba, zostałyby zniszczone. O nie, teraz Klem chyba jako pierwszy dobiegnie do tej trzeciej bazy. Chociaż nie, dobra, wyścig z czasem. No i teraz znowu można zrotować w jakieś inne miejsce, używając albo medivaków, albo, no, chociaż trochę niebezpieczne, jak są blinkstalkery. No, Klem cały czas po prostu boksuje, ale na razie się Niemiec trzyma. Nie osunął się. Jeszcze jedna okazja dla Klema, ale nie. Są aż trzy kolosy, ale ja się zastanawiam, dlaczego tu jest cała armia Protossa, a tutaj nic. Nie wiem. I na to pytanie nie odpowiem. Trzeba by użyć recalla. O, będzie recall. No i jest właściwy powrót. Ale znowu go tak trochę Klem oszukał. Mamy też przejście w 2-2, ghosty. No patrząc na to, co robi Francuz, on z jednej strony właśnie tak niby powinien mieć mniej, niby powinien być słabszy i tak dalej, ale on chyba gra z takim luzem, że ma takie założenie w głowie, że co by się nie działo, i tak to jakoś wygra. Teraz jest trochę chyba świadom tego, że mógłby nadejść atak od przodu. My wiemy, że go nie będzie. No ten supply depot jest nawet zastanawiający. Też pewnie chciałby wiedzieć, czy armia lądowa tutaj cała sunie, czy nie.
Boże, jak on mnie kruje. Jak on sunie. Fatalnie, że te zloty teraz walczą, bo kolosy w ogóle nie pomagają w walce. Aż za nie mówiłem na chwilę. Aż nie wierzę, że taką bitwę podejmuje Gongwo Banda. Ale koniec końców, zobaczcie, że limity są przynajmniej w miarę bliskie, więc to nie jest tak, że zrobił tu jakiś najgorszy możliwy błąd. No strach Klema też jest, a raczej te biegłość w kontroli jest podyktowana tym, że jakby tylko kolosy mogły zaatakować w te wojsko, w tych marinów, no to natychmiast Protoss by zwyciężył. Trzeba się pilnować. Lecą mariny na kontratak, bo właśnie Klem chyba zauważył, że jest taka leciutka dysproporcja. O! No będzie blink jak nic. Dwa pełne medivaki stracone. Ale poczuł komfort Gongwo Banda. Tu coś buduje, tutaj pylon z gatewayem do kontrataków, zapewne Dark Templarowych. No prowadzi Niemiec. Owszem. Pytanie, czy będzie prowadził też, jak się wydarzy jakaś większa bitwa i Klem też będzie miał te narzędzia, których potrzebuje. Na razie wydaje mi się, że jest właśnie taki moment, gdy jeszcze Klem nie ma tego, co by chciał mieć. Dlatego Gongwo Banda powinien właśnie podchodzić, atakować, szukać teraz jakiejś wymiany, nawet większej, może nawet pod planetarką, ale oczywiście nie tak znowu bezpośrednio, bo chociaż jedziemy. Świetne kule i w SCV, i w wojsko. No i teraz mu tutaj wchodzi na te Liberatory jeszcze przed tym, jak były one rozłożone. Złapany jeden z kolosów troszeczkę. No i teraz trzeba skupić właściwie ogień naszych jednostek. Wikingi no pięknie się ustawiły. O mój Boże, no to była z jednej strony niezła bitwa Klema, ale jak patrzę na limit, patrzę na to, co tu tutaj dobiega, na te 40 straconych SCV, bo tu jeszcze na dole była akcja zelotów i Dark Templarów, no to Gongwo Banda musi mieć tę mapę po swojej stronie. W dobre miejsce wjechał, tak jakby dokładnie wiedział, okej, mam przewagę, jak teraz jej nie wykorzystam, no to potem już może być bez takiej dobrej okazji. No to lecimy. Trzecia mapa finału. Klem oczywiście jako niebieski, Niemiec czerwony i zaczynamy. Czy Bagieta, czy Helmut tym razem. Na razie Gongwo Banda ładnie pokazał solidność Protossa na Romanticide. A Klem tak trochę przelicytował agresję, tak bym to określił. Atakował, ale nie było w tym tyle wartości, ile by chciał. No i tak został trochę połapany. Na początek Klem upewnia się, okej, jest ekspansja, to SCV już może wracać, już się dowiedziała, co się miała dowiedzieć. Ciekawe, czy kiedyś będą taktyki. Ej, wiecie co? Dobra, wpadłem na ministerną taktykę, ale oczywiście wam o niej nie powiem, bo może ktoś jej kiedyś na turnieju użyje. Nie, to chyba głupia taktyka. Tak o niej myślę. Ale kurde, jakby zadziałała, to bym się nieźle uśmiał. A mogłaby zadziałać. Ale nie na każdego na pewno. A jeszcze popatrzę. Popatrzmy, zobaczmy, co tu Klem jeszcze zagra. No, jak widzimy, Reaper w pełni świadom, co się dzieje. Ale nie był w stanie zauważyć technologii. To jest właśnie fajna mapa. Stawiasz sobie tak pylona, że możesz zrobić blokadę antyreaperową, ale jednak technologii nie widać. Tutaj też jest w miarę wąsko, w miarę łatwo można udaremnić próbę zwiadu. Wszystkie multiplayery nudzą poza StarCraftem 2. No, może coś wyjdzie, co nie będzie, nie wiadomo. Nawiasem mówiąc, dużo osób grało na czacie w jakieś MMO, typu World of Warcraft, albo Tibia, albo coś takiego. Sam jestem ciekaw.
Do trzech wygranych, tak. Do trzech best of five. Dobrze, dobrze. Chyba znowu będzie jakaś w miarę dwubazówka, jak patrzę na taktykę Klema, to dokładnie do tego to wszystko zmierza. Szybko zaekspować, a potem już tylko jednostki, jednostki oraz plus jeden do ataku, steampack i tym podobne. No to, co prawda takim specjalistą od timingu wydaje się być bardziej Hero Marine niż Klem, ale Klem w sumie to robi ten build order, no tak jak Hero Marine. Myślę, że poziomem nie odstaje na pewno. Jeszcze spróbował kliknąć coś ważnego. No nawet takie przeklikiwanie, jakie teraz uskuteczniał Klem, czyli zmiana celów jest dobra, bo i tak później proby powrócą do wydobycia. A tu się jeszcze minimalnie pogubiłem. Chyba za moment będzie granie kolosów z zasięgiem. Szarża do tego wszystkiego też całkiem szybko ruszyła, nawet przed kolosem. O, trochę szczęście miał Gungwu Banda, bo akurat widział Medivaka. Ciekawe, czy z tego skorzysta. Nie, Klem już wie, że on wie, no to lepiej się wycofać. Tak, lepiej nie rumakować. Pierwszy czołg gotowy, będzie drugi i trzeci command center Klema. Takie w sumie normalne otwarcie. Bez rewelacji, bez jakiejś skrajności, po prostu jest... Znaczy, no może dużo armii ma się. I dzięki temu jest bezpieczeństwo, jest też opcja na jakiś atak, ale też nie jakaś wielka. Tybijski weteran Hery. RuneScape zaczynał się od Mu. A, Mu nawet kojarzę. Nie, żebym grał, ale widziałem, jak ktoś inny grał, więc też się liczy. Lineage 2. Metin, Silk Road, Last of Chaos. Silk Road mi nic nie mówi. Ale ma potężny limit Klem. Widać, że się nie bał kolosa, bo wiedział, że go w każdym momencie może dezaktywować. Co więcej, jest kolejna dezaktywacja dostępna dla Francuza, ale jest też drugi kolos, więc na pewno jeden z nich będzie mógł atakować i do tego Niemiec ma dostępną super baterię. No i to chyba zniechęca Klema na tyle bardzo, że lepiej się wycofać. Ale i tak w pewnym sensie obrażenia zostały zadane, bo gdyby Klem tu nie przyszedł, to na pewno dużo szybciej zostałyby zajęte kolejne asymilatory. Pewnie Gungwu Banda już budowałby czwartą bazę i tak dalej, i tak dalej. Ale nie może. No bo jest niebezpieczeństwo. Takie niby nic, ale 13 probek padło od tych Marinów, to jest naprawdę wiele. Oczywiście kontratak Protossa. O, padł Medivac. A, bo on teraz nie miał pewnie przyspieszenia, żeby uciec. To się zdziwiłem trochę. Klem pewnie też. Ale no tak jak mówię, to i tak było opłacalne. I tak Klem na tej wymianie wyszedł trochę lepiej. Czy on będzie atakować? Bo się tak zbiera, wybiera. Dostawił też przed chwilą przecież kolejne gateway'e, czyli już ma 8. No można. Ale i tak jestem zdania, że to trochę pochopna decyzja, bo zobaczcie, że żadnych czołgów nie stracił Klem. Ma ich w takim razie 5. No 4 są dość blisko siebie. Elegancko. Pocisk osłabiający pancerz.
Nie no, Klem go tutaj zmiażdżył. O, panie. Kto to tak panu zaprotosił? No nie no, to... No nie do rady, nie do rady, Gungubanda. No, przelicytował tym razem Niemiec. Inwestował na górce. GG. Jeszcze nie odklepał? Wow, on nie ma na ogół takich złych GG timingów, a jednak jest GG. Tak, no tak myślałem, że może spróbować, ale jednak jak nie połapał nigdzie Klema, jak Klem w dobrych momentach się wycofywał, no to tych czołgów właśnie nie tracił. Armii też jakoś mocno nie tracił. Trochę to było takie przesadzone to atakowanie Gungubandy. Raczej powinien grać czwartą bazę, jakieś disruptory, no tak jak te mapy Romanticide pewnie. To tak trochę przeszarżował. Czyli... Dobra, zaczynamy mapę Defaura. Klem niebieski, Gungubanda czerwony. Tak, tak, trzeba tu jednak troszeczkę respektować bardziej Klema. Wiadomo, że na drugiej mapie trochę tak dużo ryzykował Klem i można było właśnie go wtedy faktycznie może z jakiejś kontry ubić, ale teraz już na trzeciej był znowu bardzo wyważony Klem, nie przesadzał, jak nie widział, że nie ma co, to nie ma co, to się wycofuje. Oglądanie StarCrafta z komentarzem, czysta przyjemność, szacunek. Dziękuję bardzo, Wasyl, za dobre słowo. Staram się. Przy World of Warcraft siedziałem kilka lat, teraz do mnie... Teraz dla mnie to idzie w złą stronę. Co to znaczy? Że gra idzie chyba w złą stronę. I to brakuje. Ja wiem, że były te areny, czy jakoś tak, w World of Warcraft i nawet na blisko nie były takie... turnieje. Ale chyba jednak to było dość niszowe. Zagraj w coś popularnego, pay to win i zrób zbiórkę na czacie na cash shopa. Nie no, bez jaj. Takie gry to przeważnie są średnio interesujące. Ja pamiętam, że jedna gra, którą kiedyś reklamowałem, mi się bardzo fajnie w nią grało, nawet poza streamem. To było chyba te Warlords, coś tam, coś tam. Taka typowa klikanka, a potem zobaczyłem, na jakim poziomie są inni gracze i jak mają już wszystko wymaksowane i tam same dziewiątki jakieś były. Też mówię, no nie, no to jest dziwne. A, Trackmania, tak, tak. Ja znam chyba mistrza Polski w Trackmanie, albo kogoś bardzo dobrego przynajmniej. Trackmania, ciekawy e-sport. Masz 4 guziki czy 5? Jakoś tak chyba? Bo na strzałkach chyba się w to gra? No i już. I masz to zrobić najlepiej jak się da. No, trzeba oczywiście oddać tutaj Gungubandzie to, że bardzo ładnie zaczął. Jeszcze złapię te SCV, nic po jeden. Nie, no dobrze. Trochę tego Klema pod włos wziął. Ja myślę, że co najmniej 20 sekund czasu kupił, kiedy ekspansja mogłaby już być gotowa, a nie jest. A, ładna kontrola, panie Klem. Tak to straciłby Heliona, gdyby nie wykonał tego małego manewru. Let's play na streamie, Gothic, Wiedźmin, RDR, wszystko czeka. Nie no, Wiedźmina 3 już przeszedłem. W dwójkę i jedynkę raczej nie będę grać. No póki co Battle Realms jest ogrywane. Znaczy dzisiaj nie zagram, bo już dość się robi późno. A jutro muszę wstać nawet o 10 chyba. Szalone życie. Ale tak, jutro prawdopodobnie trochę w Battle Realms pogram. W sumie taki Gothic 3. Ej, właśnie, ile jest gotików obecnie? Gothic 4. Istnieje Gothic 4?
Arcania, Gothic 4. Fabularne gry akcji. Nawet nie wiem, no ale dobra, popatrzmy może na agresję Klema, bo to jest dużo silniejsze niż myślałem, że będzie. Ej, naprawdę, czemu on się wbija w stalkery, to mnie zastanawia, zamiast bić po prostu proby, które są doskonale odsłonięte. Nie rozumiem trochę Klema, no ale teraz tak, teraz już lepiej. A wydaje mi się, że dużo probek mogłoby zginąć. O, 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 jeszcze obserwera. Wow, złapał obserwera. No, ekstra. Akcja. No i to już na pewno ustanawia niefajny rytm dla Gungwu Bandy. Nie tak miało być. Od razu trzecią bazę postawił Klem. Interesującą zabudowę tutaj sobie zaplanował Francuz. Co to, o co tu chodzi? W ogóle Sitchnack jak wyjedzie, to będzie uwięziony tu na dole, więc też tak 2 na 10, no ale Klem jeszcze tego nie zauważył, zaraz może zauważy. On powinien rally pointa na lewą stronę chyba przerzucić. Ale przynajmniej się uśmiejemy za chwilę. Może amatorsko to zrobił Klem. No i 3, 2, 1. I co pan tu robi? Jak to pan stanął? O jest, i to przestawianie. A, bo on i tak by przeleciał, bo teraz jest... A, wszystko zaplanowane. Nawet korek. Okej, zwracam honor. Tak miało być, tak. Spokojnie, Klem już sobie zakłada kolejną bazę. Dobra, 7 stalkerów, 2 czołgi rozstawione i zaraz będzie oczywiście konfrontacja. Nie no, w Gothica 1 też nie będę grać. Jak już to w trójkę. To jest trochę słabo nie wiedzieć, co się dzieje. Ale tam były ciekawe rzeczy w tym Gothicu nawet, jakieś kurde orki, orkowie znaczy. Miasta z nimi wypełnione. Pamiętam, jak jakieś miasto tam akurat wybijałem z tych orków. A to zawsze lubiłem grę psuć. To było pytanie StarCraftowe. Dlaczego najpierw powinno chwileczkę, dlaczego tu jest skan? O, to pylon widział Mediwaka. Dlaczego najpierw powinno się robić ulepszenie do ataku Protossa, a nie na przykład do pancerza? No były różne teorie w StarCraftie. Kiedyś się zawsze robiło pancerz Protossem, żeby zloty absorbowały obrażenia i wtedy kolosy niby je zadają razem ze stalkerami. Ale w sumie jakoś to się zmieniło i teraz praktycznie każdy robi atak, żeby te bitwy wygrywać przekonująco i szybko. Bo teraz w sumie wszystkie bitwy są dość szybkie. O, no to jest piękna sprawa, jak teraz jest ulepszenie do ataku. Ale próbując odpowiedzieć na to pytanie, no... Najczęściej jest tak, że po prostu no progamer widzi, okej, mam dobrą bitwę, wygram ją, więc starają się ją wygrać. Wiedzą to, bo są dobrze ustawieni, albo mają force fieldy i wiedzą, że ich dobrze użyją. I przeważnie chcesz, żeby jak najszybciej tego przeciwnika wyparować. Więc ten atak trochę lepiej się udaje. No ale najczęściej to w ogóle i atak, i pancerz są opracowywane. Chociaż trochę premiowany jest atak, jak widać. No, jakby na przykład taki kolos idealnie trafił w mariny, to już jest gigantyczna sprawa. Ale póki co nie daje mu takich możliwości Klem. Klem się wycofał. 30 limit różnicy to oczywiście jest spowodowane tym początkiem dobrym dla Klema.
O, stracił Ravena. Ciekawe, co by Geralt powiedział o tych ulepszeniach do ataku, do pancerza. Mu się wydaje, że po prostu, no, już jak widzisz, że wygrasz bitwę, no to dlatego ten atak lepszy, a jak widzisz, że przegrasz, to się wycofujesz i co ci po tym pancerzu. Zwłaszcza, że Protossem teraz, no, masz te baterie, jak się bronisz. I na nich polegasz, a nie na ulepszeniu do pancerza. No dobra. O, to jest interesujące. Rozwalił własny Cybercore, żeby mogły jednostki normalnie wychodzić, bo faktycznie tutaj była blokada. Nawet... Ej, halo, ty proby nie pracują na tym asymilatorze. No to jest błąd, panie Protosie. A ewidentnie miały pracować. Bitwy są szybkie, bo nikt pancerza nie robi. Nie, i tak by były szybkie. O! Nice, dobra kula całkiem, chociaż jeszcze teoretycznie na lepszą mógłby się skusić Niemiec. Doskonałe MP obejmujące większość jednostek. No i 2-2 u Klema się zakończyło, to nie jest dobre, żeby kontynuować bitwę. Gungwu Banda się wycofuje. Mamy też atak dołem, ale tu są kolosy, tutaj jest obrona. Trochę więcej gazu traci Klem. A 3 ghosty już padły. W sumie Protoss tak nawet nie postępuje tak źle. Skyrima chyba już każdy zna, znaczy ja nie grałem akurat. Znaczy grałem chwilę u tej, u kuzynki. Ale no... No nie wiem. Chyba póki co nie dla mnie. Znaczy fajnie się gra jak te właśnie gotiki i tak dalej. Na przykład Wiedźmin super, a Skyrim dla mnie już nie jest super. Nie wiem, czym się to różniło. Też chodzisz, robisz questy, zbierasz ekwipunek. I tam sobie jakieś skille rozwijasz chyba. Całkiem niezłe to było, jeżeli chodzi o Klema, EMP siadło, liberatory są rozstawione tak, że nie da się podejść. Ale pytanie, czy Klem się sam może ruszyć, czy obaj są w takiej pauzie. To jest ciekawy oddział, nie? Na kilku zelotów, 3 kolosy i Disruptor. No teraz to w ogóle jest sytuacja daremna dla Gungwu Bandy. No gdzie w te pola liberatorowe, panie? No tutaj Bagieta ma ewidentnie sposób na Helmuta. No poleciało trochę Dark Templarów na kontrę. Co ciekawe, jest też ulepszenie do Oblinka.
Ładne fragi. Podoba mi się, że Ghost jak ginie, never say die. Ale i tak się obronił Clem. Chyba, że nie. Chyba, że jeszcze ten jeden Dark Antar tutaj narobi fragów. Boże, jaka rzeź z tych liby. Nie no, nie ma opcji jeszcze, jak rzuca MP, no to... Już w ogóle. Tak, tak, z kulką trzeba poczekać, aż się ona sama... no... Nie można jej eksplodować, zdetonować w dowolnym momencie. Musi dojść do końca ten cooldown. Eksploduje kiedy chce. O, i teraz... Tyk. Nigdy. No jakby się dało, kiedy się chce, to by było całkiem fajne. Taka mechanika dość skillowa. Może nawet PvP by się mocno odmieniło. Nie no, on cały czas ginie od tych liberatorów, to w ogóle o czym my rozmawiamy. Oj, chciałem pochwalić Klema za mikro, ale właśnie chyba przegrywa tę wymianę. Są też liberatory z tyłu, które natychmiast trzeba znowu rozstawić. Oho, ale jest kolejne wejście. I kolejne liberatory z lewej. I ghosty, i no nie no, tu z Klemem ciężko będzie na liczby się wymieniać. Masa jest chyba po stronie gracza niebieskiego, chociaż... No tu na pewno nie można walczyć. O, i liberator zniszczony, znaczy ten disruptor zniszczony, zanim kula eksplodowała, czyli nic nie zrobiła. Myślę, że w pewnym momencie Niemiec może po prostu przesadzić. Może z jego perspektywy wygląda to tak, jakby zaraz się przebił, ale to nic bardziej mylnego. Wystarczy konsekwentnie rozstawiać kolejne liberatory. Aż dziwne, że Clem to wszystko widzi, a tak późno reaguje. No i natychmiast strąca go z rampy i znowu. Myślę, że większe straty u czerwonego gracza, tak, prawie kula, miałem wrażenie, że się połączy. Każdy stalker bardzo jest cenny. Aha, no Disruptor też, znaczy ten Warpism chyba też był, ale nie był zainteresowany kontrolą tej jednostki Unglobanda. Ale ma kolejnego. Trzy ghosty jak poleciały, mają niewidzialność, więc w sumie mogą całkiem szybko niszczyć probki, tak samo jak Liberator. Co? Trzy nuki musz... Co? Ero, klejem ty trollu. Lag. No nie dziwota jak lag, jak trzy bomby ci lecą. Jak ładnie postawił jedna przy drugiej, kurczę. Mogę pokazać może ten moment wylotu, ale może będzie jeszcze jeden. A może i nie, nie wiadomo. Mój Boże, co się wydarzy? Czy one wylądują? Dobrze. Ładna bomba. Ale Nexus oczywiście dalej stoi, bo Protoss Imba, wszystkie Disruptory zniszczone przed wybuchem kuli, no i bez szans. Fabian Mayer zaraz się chyba będzie poddawać, no bo ten blink to już takie było trochę przesadzone posunięcie. No tak. Fajny ruch, ale nie poszło. Ej, te ghosty rozwaliły Nexusa do końca i się oddały relaksowi. Kąpiel błotna. Uuu, kula eksplodowała. Ale to i tak była taka. Kula nie wypał. Żeby to była kula wypał, to musiałaby mieć więcej takie pole rażenia. Jak bomba nuklearna. Myślę, że agresywnie mógłby te liberatory rozłożyć Clem, ale może się boi trochę. Okej, już jeden zatrzymany ghost, jeszcze drugi może zrzuci bombę. No nie wierzę, że
nabierze się na to Niemiec. Nie ma chyba takiej możliwości. No, dokładnie. Wow, bateria zniszczona. Szaleństwo. EMP odkryło Dark Templary. No bez najmniejszych wątpliwości widać, że kwestia czasu i Klem się przebije na moje takie jednostki, że zeloty Stalkery nie stanowią przeszkody, ale Ghostów już 12. Mogą w jednej chwili wyparować 12 zelotów. No, snipe nie działa na Stalkery, bo one są jednostkami mechanicznymi. Eleganckie MP. Może ile tych MP on rzuca czasami aż do przesady. O, i trzy ghosty pofrunęły. Poszły. Jest cień trzech nuków. GG Grac. A ja jeszcze poczekam, a ja zostanę. A tam nie zobaczymy chyba tego, co? O, o ej. No zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Ej, no halo! Replay! Replay! No ej, nie da się ich zobaczyć. Potrafię ich zobaczyć, niestety, po prostu wizja znika. Już nie wiadomo, co one rozwaliły, czy cokolwiek rozwaliły. Dobra, polski husarzu jeszcze tobie bardzo dziękuję za wsparcie kanału. 13 miesięcy. No dobrze, czyli co? Czyli... neutral, przestań. Czyli co? GG. Ostatnia mapa trwała 22 minuty niecałe. 21,5. No trochę powalczył, nie powiem, że nie Gungwu Banda, ale wiadomo, Klem się tutaj musiał dość swobodnie czuć, skoro zrzucał trzy bomby nuklearne w jednym momencie. GG.